Marsz Żonkila już po raz szósty przemaszerował ulicami Kętrzyna. Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki promowało w ten sposób 26 kwietnia akcję Rak to nie wyrok. Żonkil, symbol nadziei, towarzyszył nie tylko barwnemu korowodowi, ale też występom artystycznym w kętrzyńskim amfiteatrze. Wygraj z rakiem, tak jest, badaj się, wygraj z rakiem. Nie należy lekceważyć zdrowia, należy o nie dbać. Stwarzamy warunki do przebadania się darmowego. My wychodzimy naprzeciwko ludności, a chcemy, żeby właśnie ludność się badała, szczególnie panie zachęcamy, zresztą panów też. Przebadajcie się, zawsze lepiej wiedzieć szybciej i skutecznie zapobiegać, niż potem to leczyć. I bać się w ogóle, że coś tam jest, ojej, dlaczego mnie to dosięgło. Wyrzućmy do lamusa to stwierdzenie takie, lepiej nie wiedzieć. Nie ma takiego czegoś. Lepiej się szybciej dowiedzieć i skutecznie wyleczyć, niż potem cierpieć. Wcześniej, 24 kwietnia, Amazonki zorganizowały akcję poboru krwi. Ponad 40 osób oddało prawie 20 litrów czerwonego płynu. Skoro można komuś pomóc, proszę pana, to dlaczego mam nie oddać jej krwi? Nigdy nic nie wiadomo, co w życiu człowiekowi będzie potrzebne, tak? Może kiedyś ja będę potrzebowała tej krwi.